Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. A dzisiaj zajmiemy się 18 serią minifigurek. Zapraszam. Uznałem, że nie ma sensu robić z każdej minifigurki odcinka. Dlatego zrobię po prostu podsumowanie tych wszystkich minifigurek, jakie uzbierałem. No i jeszcze zakupię kilka takich saszetek i niedługo właśnie będzie taki odcinek związany z podsumowaniem 18 serii. O ile mi się serii. wydaje, jest to pierwszy odcinek z minifigurek, zwłaszcza z 18 serii na moim kanale. Co prawda zrobiłem 4 odcinki z tej serii, ale niestety ich nie wrzuciłem, no bo jak wspomniałem, lepiej oszczędzać miejsca na kanale i później zrobić podsumowanie. I już widzę, że trafiliśmy na człowieka pająka. Szczerze mówiąc, nie jest to mój must have, ale biorąc pod uwagę, że każda saszetka, prawie każda saszetka jest wypukła, no to postanowiłem, że wezmę coś bardziej takiego wklęsłego, żeby nie brać cały czas jakichś tam ludzików w strojach, choć ten człowiek jest przebrany za pająka, więc po części to też jest strój. Gdy po raz pierwszy raz ujrzałem tą serię, a było to 8 rano przed WF-em w piątek, no to po prostu w to nie wierzyłem. Ale od początku nosiłem się z zamiarem, aby zebrać całą tą serię, a na razie to mam chyba z 4 minifigurki. Plusy tego człowieka pająka są takie, że jest fajny torsik, nóżki takie trochę biedne, ale bardzo podoba mi się ten pająk, który jest założony na plecach. Sama główka, czy to nakrycie głowy, też jest wspaniałe. No i jeszcze dostajemy małego, takiego prawdziwego pająka, więc jest okej. To teraz może przedstawię moje cele dotyczące 18 edycji minifigurek. Przede wszystkim policjant, kto by go nie chciał. Z czego co wiem, jedzie do mnie paczka od widza z tym policjantem. No i oczywiście mam nadzieję, że dojdzie. Dalej mamy człowieka przebranego za smoka. Bardzo fajna minifigurka, przede wszystkim jeśli chodzi o torsik i o nakrycie głowy. Nie zapomniałem także o klaunie oraz o człowieku rakiecie. Chciałbym bardzo tą serię przedstawiać w samych superlatywach. To tyle, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, ile macie figurek z tej serii, czy w ogóle jakąś macie i jakie planujecie. Możecie zostawić łapkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Cześć!